Siemano, idziemy na siłownię, która się tutaj znajduje w Gliwie, tak w środku, w lesie, koło kąpieliska niedaleko. Długo mnie tutaj nie było i ta siłownia zawsze była używana przez kogoś. O, widzę nawet, ktoś tam jest. Chłopaki nie odpuszczają. Siemano! Hello! Miło was widzieć! Tyle siemano! Was nie widzieliśmy! Cześć! Siemano, Bogdan! Cześć! Hej! Siemanku! Dawno się nie widzieliśmy. Chłopaki, parę lat starsi ode mnie, ale cały czas w formie. Nie odpuszczają. Nie, nic. Co tam u was w ogóle? Ćwiczymy. Cieszy. Jest forma. Kwitniemy. No. A co tam? Dalej jakieś zawody, sporty, coś tam? O, tu kolega Jasiu. Startuje za tydzień jezioro Olecko. Olecko, tak, to moje rodzinne 4,5 miasto. 4,5 kilometra pływanie. Maraton pływacki. Jezioro. Tylko ty kolego, trochę starszy jesteś ode mnie. Czekaj. 10, 11 lat? To jest 54. No, 11 lat starszy ode mnie kolega, no. 4,5 kilometra w wodzie? Na jeziorze. No, nie ma lipy. Spójrzcie, jaka forma jeszcze. Prawda? Super. 54 rocznik, patrzcie, jaka forma. Idzie. Odrobina chęci. Tutaj kolega. 56. Były górnik. Kawałka Gliwice. Tak samo nie ma lipy. Ale bawimy się. Ale tutaj sprzętu przybyło. Oj tak, staramy się coś wprowadzać nowego. Nowe sztangi, wyciąg, ławki, co jeszcze? To Boguś jest całym gospodarzem. Nie, tak, bawimy się wszyscy. Ale wszystko. Dobrze, Boguś. Jest tu ogłoszenie, zbieramy jakieś tam pieniążki na beton. Ale jasne, jak najbardziej. No bo to sponsorów nie ma. Mhm. Co my zbierzemy, to robimy, kupujemy i siłownia jest. Ale trzeba podziękować najwięcej twórcy tej siłowni, Andrzejowi Kwapieniowi. Tak jest. Kwapień Andrzej, no. A kolejnymi osobami to Nadleśnictwo Brynek. Nadleśnictwo Brynek. Że nam to pozwoli. A tam jeszcze ten. Ten były SBK Andzik tutaj też, nie? No, działa. On tu przychodzi, też no. Aktywny jest, chodzi z psami, ale dzięki temu, że Brynek nam pozwolił, to my to. Ale powiem wam, że on był bardzo odważny, bo kiedyś, nie wiem, czyście słyszeli o tym, że tam do Pyry. Do Marka, do Pawła. Do Pawła, że do Pawła skakał i Paweł go tam trochę uciszył, bo ze śledzioną mu coś zrobił, albo coś tam, albo raz go uderzył. Nie słyszałem tego. O, tu kolega też. I starczyło. Kolega też, 55 rocznik. Siemano. Witam kolego. Też, witam. Stary zawodnik. Witam. Proszę, boso. No i to jest podstawa. Ja, powiedz coś ciekawego. No. Powiedz coś o tej siłowni kolego, tak samo. Tej siłowni, no 40 lat. No tak. 84. Piąty, no. Mhm. No co ty mogę powiedzieć? Na początku było tylko jedna sztanga i jeden ten, a później rozrosło się, a tu teraz jest gospodarz, który najbardziej się tym zajmuje, Boguś. No i tak mu pomagamy troszkę, no. No nie, no super. Ale nie. Jest to... Wszystko z własnym sumtem robione. Bogdan się tym opiekuje, jak myśliwy zwierzyną. Tak. Znaczy, nie strzelam? Znaczy, powiem ci tak, teraz... tak, ale bo musimy tutaj tak samo powiedzieć, nie? Że ludzie złorzeczą na myśliwych, że strzelają do zwierzyny i tak dalej. Ale gospodarz, który ma świnię na przykład, no. I ją chowa, karmi ją, nie? No. W pewnym momencie ją zabija, prawda? No. A myśliwy karmi zwierzynę tak samo, prawda? I to nie jest takie, że to jest w jedną stronę. Ale ja ci tu przerwię. Ja ci powiem, z czego to się wzięło. Bo pewne rzeczy się wzięły za tak zwane komuny. Pewna część społeczeństwa miała dostęp do broni i tak dalej. A ta pozostała nie miała nic. Tak. No więc z tego się wzięła ta nienawiść. Tu już nie chodzi tylko, no jak ja oglądam księdza, który siedzi na ambonie, marchewkę rzucił, lornetkę taką i pyk do tego dzika. No co to za polowanie. Kiedyś człowiek polował, szedł z tego ten las. Tak. No a za komuny co było? Całe Bieszczady KBW obgrodziło. Sobie tam ci, że tak powiem, wysoko postawieni odstrzeliwali, a zwykły zrobił jakiegoś mnyka, zająca tam chycił i go karali i tak dalej. Co się wzięło? Musi przyjąć to przyczyny. A teraz nie? Powiedz coś o zdrowiu, boso. A z boso? No to dwie książki są napisane.
można poczytać w internecie. I w zimie? Ale powiedz ty sam, to co w książkach napisane, ja albo to co czujesz, to co wiesz. Ja ci powiem tak, przede wszystkim sfera psychiczna mi się trochę poprawiła, to jest ważne. Bo każde urządzenie elektryczne uziemiamy, a człowieka się nie uziemia. Ludzie bogaci mają płytkę, komputer, pod komputerem mają płytkę miedzianą, jak masz budynek nisko stojący taki, to sobie kabelek pociągniesz do ziemi, miedziany drut, tu jest elektryk, może powiedzieć, i uziemiasz sobie stopy. Siedzisz przy tym komputerze, wszystkie te plusowe, które cię tam łapią, no to tędy to odpuszczasz, nie? Teraz druga sprawa, masz tu receptory, od wątroby, nerek, wszystko. Tak samo to pobudzasz. Za taki masaż kobieta bierze tam 100 ileś złotych. Ja to mam za darmo. Po szyszkach. Po szyszkach. No. I jeszcze to można by tego mnożyć. Teraz gdzie kupić już prześcieradło, gdzie kupić materac, wszystko gdzie kupić uziemiający. Jest prześcieradło, taka nitka, w tym prześcieradle idą nitki srebrne, jest podłączone do kabelka i podłączasz to do trzeciego gniazdka, do zerowania. No. I sobie śpisz, jakbyś się to podłączył, byś spał o jakieś 30% lepiej się śpi. To jest dużo aspektów, bo my oczekujemy za 10 minut, raz wyjdziesz na ten, jak nie ma nic, to już jest koniec. A tu jest, wiesz, to jest... Proszę, lata, konsekwencja. No, to jest proces. O taki. I w zimie też chodzi. No. No w ogóle popatrzcie na tych ludzi, jacy są cudowni. Zero jakiejś nienawiści. Cały czas sport, szacunek dla przyrody, dla innych ludzi. Oj tak. No jak najbardziej, no słuchaj, no. Ci moi koledzy, co się ze mnie wyśmiewali, po co tam idziesz, ćwiczysz, tak dalej, ja teraz chudłem dużo. I teraz jak idę, ten nie żyje. No ale wyśmiewać się łatwo. No, dokładnie. Po co ty tam idziesz, tam ci nikt nie zapłaci. Boguś tak samo tu robi, my mu pomagamy i też no, nikt nie za to nie zapłaci. Ale mamy tą radość, satysfakcję, nie? I młodzież na przykład jak to widzi, no trochę tam niszczyli, nie? Ale jak się go tam weźmie przy robocie, parę razy łopatą machnie, już inaczej patrzy, z innej perspektywy, nie? No. Ale powiedzcie jak jest, śmieją się przeważnie słabi i ci, którzy nic nie potrafią, ci, którzy nigdy w życiu nic nie osiągnęli, nigdy nic nie zrobili, prawda? Oni zawsze się on śmieją. On to nagrywa? Tak. O, to ja spoko! Ja to proszę wymazać. Naprawdę? Nie, to jest dobre. To jest bardzo mądre, zostaw ale, to. Ale ty jesteś człowieku, jesteś człowiek dusza, człowiek tak. Życie. Oj, tak. I to jest cudowne, co powiedziałeś. To jest bardzo. I to bardzo pójdzie w przesłanie dla młodych i. Ale nie puszczaj to w eter. Ale to będzie na YouTubie. No. To jest przesłanie dla ludzi. Oczywiście. Człowieku. Ja uciekam. Na razie. Bawimy się, to tak. Dość przyjemność. Dokładnie. Wszystkie te stresy, które ktoś by miał, przychodził tutaj, zawór pustowy. To jest rozładowanie wszystkiego, wszystkiego co niedobre, prawda? Zapraszamy chętnych wszystkich na treningi. Tak. Słyszycie? Jak macie ochotę, wpadajcie do Gliwic. I tutaj, ja tak samo powiem, trzeba wspierać Bogdana. Trzeba wspierać Bogdana, no bo on sam dba o to, ale sam nie daje rady tak nie, samo. Ale z pomocą. Tak, ja wiem, że tobie ludzie pomagają. Telefony, tak. Zbieramy się 4-5, czy beton, czy rurki. Bogdan, powiedz numer telefonu tak samo. Ktoś będzie cię chciał wesprzeć, niech dzwoni do ciebie, niech ci pomaga. To wystarczy, zobaczy na ten siłownia leśna Gliwice, tu przyjdzie, bo tak to oficjalnie nie chcę, bo to powiedział, że ale, ale ty nic takiego nie robisz, ty robisz dobro dla ludzi. Czyli dobra, Janek, jak... Dobra. Chłopak nie chce, to... Siłownia Gliwice wystarczy? No, okay. Wejście. Siłownia leśna Gliwice, ma ochotę przyjść. Coś będą może... chcieli pomóc, niech pomogą. No, czy... Będą chcieli ćwiczyć i nie pomagać, niech sobie ćwiczą i nie pomagają. Tak jest, zapraszamy. No. Wszystko jest ok, Jasiu. No. Jest pięknie. Opowiadaj dobra. Janku jeszcze o tym pływaniu coś. No jak długo pływasz i czy kochasz to pływanie? No bardzo lubię pływać już od 10 lat w zasadzie. A to jest maratończyk? To jest dłużej pływam. To niedługo. Ale biegam. Niedługo, Janku, no, 10 pływanie, lat. Może czasu przedtem nie miałem, taka, żeby tak. Taka pasja naszła, tak? Tak. Ale też biegam. Maratony. No, maratony. Półmaratony. W jakich maratonach takich najdłuższych brałeś udział? No teraz będę miał 70-lecie, będę podjął Silesia Maraton. Mhm. Już zapisałem się. W Katowicach? Tak, no. I biegam. Jaki dystans tam będzie? To jest 42 km. To? 42 km. No, no, to nie, no super, szacun. No pewnie. To może dużo jest. Naprawdę szacun, kolego. Szacun. Pewnie. To wszystko to dla zdrowia. Człowiek inaczej się czuje.
A tak, tak ogólnie treningi siłowe dalej robicie? Czy dalej, takie? Wszystko. Worek, trochę biegu. Worek jedziecie też? Bawimy tak się też. Kółeczko, tu jest 500 metrów, to sobie gramy. Super. Wszystko, no, rozwojówka taka. Wszystko pod kątem zdrowia. Nawet mamy oponę ciężką, żeby kto ma ochotę, to sobie może przewracać. No. Ale powiem wam, że tak długo tutaj nie byłem, tej opony to... Ja nawet nie wiem, czy dam radę taką oponę przewrócić. 140 kilo gdzieś, tak? Tak? Także tam... Może spróbuję. No właśnie, kłaszę te. Żebyś to nie wchodził, że małe sobie powrócić. Jasne. Spróbuję. Dobry. Może dam radę. Ona waży. 140 kilo, tak? No gdzieś tak. Z tej strony. Czekaj, tu z tej strony jest. Tutaj jest uchwyt. Czekaj, bo tutaj założyliśmy uchwyty. Są uchwyty? No jest uchwyt. O jest, no. No. Brawo! No pięknie. No. Nie ma tragedii, nie? Ale chcę szarpać. No. Powiem, że jest, no. Janek, to jest zwierz. Naprawdę czuć. Z tym możesz sobie wejść i z tym sobie pobiegać troszkę. I na zrot. Petarda! No! Janek, jeszcze w strongmanach wystartujesz. Dawaj. Co to jest? Petarda, powiem wam. 44 kilo. 44 kilo, no. Petarda. Także tutaj jest. Ale opona jest... Jest bajeczka oponka. No to jest drugi. Ha! No proszę. Petarda naprawdę. To jest taki sprawdzian, że jest dobrze. Pokażmy, jakie są tutaj przyrządy. Przyrządy. Sztangi, beton. Ławeczki, beton. Co jeszcze? Sztanga, przysiady z dowieszkami. I szukamy chętnego. Tak. Zrobiłem chętne 50 kilo. I szukamy chętnego zrobić pełno jedną rozpiętkę tymi handlami, nie ma mocnych. Nie ma? Nie zdarzyło mi się jeszcze. Dzień dobry. Cześć. Witam. Tak, witam. Dłonie mokre. Cześć. Nie zdarzyło się jeszcze takiego? Nie, zrobiłem, bo był tu facet i powiedział, że prosi... O 50. Tak. Dał 5 dych, kupiłem beton, cement, zrobiłem. Ale nie przyszedł. Chopa, nie ma. Aha. I te handle tu leżą. Może się dowiedział, że zostały zrobione. I... Nie, waży. 50, tak? Tak, to jest 50 kilo. To są 42. No. To są 20. Mogę spróbować. Pewnie. O, te 50? No. Dobrze. Zdziwo, chodź, pomożemy. No kurczę, powiem ci, będziesz pierwszy. Weź tam. Czekaj. Okej, okay, pozwolę. No nie, dobra, okej. Weź tam na bok. No. A wiesz, że rzucisz je. Okay. Ja dźwignę, kurde. To jest 50 kilo. Jest, tak. Uważaj, to rwie ręce. Nie, to za... No, dawaj. Uważaj, no. Tam oga. Wow. Ja pierniczę. No nie wierzę. Brawo! No to jesteś pierwszym. No to... Matko Panie. Okej. Okay. Rzuć. Ja! No nie, to jest parę. Szacun! No to powiem ci, jest pięknie. No, Janek. Fadnie. Dziękuję. Daj spokój! Kiedyś było więcej. One tu leżą od tamtego roku 4 razy 50 kilo. Nagrane, bo nie uwierzę w to. No. Ja bym to nie uwierzył. Oj, dobry jesteś. Strasznie dobry. Kurczę! Ale ja tutaj tak większy szacun dla niego. 4,5 kilometra pływania. Szatun, wielki szatun, no, naprawdę. To charakter. Tak. Ale Morsińsko. Kurde. Super, panowie. No mamy tam zdołową. Żadcze nawet zdołowa. Nie ma szans. Takie to przychodzą duże hopy. To 42, ale 50? Nie chcę się napiąć, ale kiedyś brałem 100 kilo z każdej strony. Ale to byłem młody, silny. A teraz jesteś młody i... A teraz tylko młody, szybki, dziwny aparaty. Ale dobry jest, no. Kurczę. No to widzisz, one tu leżą ponad rok. Jesteś pierwszym. Ale to jest cudowne miejsce, powietrze. Prawda? Super. To nic, tylko przychodzić. Tak. Ale chodziłem tutaj bardzo dawno, nie? Ale powiem ci, no, szacun pieronowy. Co tu jeszcze jest? Taki... Worek jest tutaj? Tutaj jest
na warki. Taki prymitywny, ale fajny. Do góry. Warki. Tam są nogi. Maszyna. Prymitywny, ale okej. No? No to ciągnie. Ale naładowany jest. Ciekawe, czy jedną ręką bym dał radę. Jedną ręką? Ale muszę chwilkę odpocząć. Chwilkę odpocznę i spróbuję. Tu kolega jest jeden na siedząco te 30. Arnoldzki. Robi co te 30. No nogi to maszyna jest taka, żeby ten. No także tutaj. Tu jest przysiad na nogi. Żeby być w pionie, tak? Żeby się nie kołysać. Okej, super, super. Robimy to, żeby na betonie, żeby ten kręgosłup nie męczyć. Tak, to się naprawdę, robi. Naprawdę elegancko. Ławka i maszyna taka na biceps. Ławka Scotta, linka, zepsik, to chodzi, to fajnie. No to na nogi jest. Tu jest prymitywny, ale na triceps kolana, żeby się opuszczać. Aha. Co jeszcze? O, na dwa worki są do kopania i do boksu. Aha. I tam są opony. I do opony też. No, żeby można było kopać. To tu się kopanie. Aha. I boks to. To jest opony. Opony są, no. Ale to naprawdę. No, i opony później... są piękne, nie? I tu jest. Prawda, ten... kolego? Patrz na te opony. Jakie one są piękne. Piękne są opony, no. I po treningu tu jest ta słynna deska. Można leżeć na poziomie. Jak deszcz pada, czy tego można tu się pogimnastykować. Jak tak, super, tego, super pięknie. Tu jest, no tu jest na te, na przedramię, nadgarstki, na nawijanie. A, zawijanie. No, nawijanie. Super, super. Cześć. Witam cię, cześć. No, to tam co musi na to wejść, żeby to w pionie było tam, to tam, o widzisz. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Wiesz? No, może być. A tak też jest gicie. Tutaj widzę, że powstała nowa konstrukcja. Do czego posłuży? Bo chodź, tak, chodź, rozmijałem. Chodź, obróć się. Tu ręce. Tu nogi. Triceps, jedziesz. Aha. Raz, jedziesz, bardzo ładnie jedziesz. Aż ci coś strzeliło. No, widzisz, bo to jest takie wstań. Coś się wyprostowało. Obróć się. I skoczyło na miejsce. Uwaj ręce. Nogi tam do tyłu. Nie, no, na tym tym. Wiesz, skąd jest to ćwiczenie, jedziesz. W ogóle, Bogdan? Nie będzie problemem, jak cię nagram na YouTube? No. Gdzie ono zostało wymyślone? No. Czyli tak, mogę nagrać. Naprawdę. To ćwiczenie z więzienia, wiesz? O kurczę. Tam robili to na patyku. No, a teraz tu te ręce na wąskim uchwycie i jedziesz sobie. O, widzisz. Bo to leżało mi w piwnicy. Kurde, co tu robić? No i tak wyszło. Super, super. No i teraz tu jest, o, jak ktoś bardzo zmęczony jest, no, kładź się, tak? Patrzcie, zrobiłem to specjalnie, żeby tu położyć do głowy. Tak, do góry głowy? Nie, nie, tam. Czy do dołu? Wyżej, wysoko, wysoko. To? Tak, daj tu ręce. Tak. Do góry. Obróć to. O, nie, nie. O, tak. I teraz maksymalnie na sam dół przytrzymać. Jeszcze. Dobra. I tak 6-8 razy. Zrobisz. Tak. Dobra, teraz stój. Obniż się lekko. Chciałem. Nie. To zostało do góry. Aha. Na dół ciało. O, teraz, dobra, tak, 5-6 razy i jeszcze niżej, o ja pierdolę, dobry jest, przełóż się, to jest takie lekkie, żeby się naciągnąć, bezpieczne, to jest bezpieczniejsze. No nie, no super, super. No, co tu jeszcze, o, na triceps, na triceps, pełen zakres możliwości, tu jest na tricepsik, aha, ławka, tu się można położyć, na plecach, zobacz, ręce, ale powiem ci, energię masz potężną. Niesamowity. Tu się można położyć, rękami do tyłu, nogi do góry. Można. Na radę. Jeszcze wyżej, bo to musisz tam. No jeszcze, tak. O, tam się chwyć. O, widzisz, i nogi prosto, i do góry jedziesz. O, widzisz. Kurczę. No super, bardzo. Bardzo ładnie. Dobrze, bardzo dobrze. No, bardzo ładnie. Wow. A to jest nic! Patrz teraz! Chłop 70 lat, pokaż im. Jak pięknie na dążku macha. 70 lat facet, patrz. Jasieńku, proszę. Szacun. Patrz! 70 lat. No. Petarda, kozak. Pewnie, kozak. Kozak. Pewnie. Tak.
To co robisz? Pamiętajcie, sport to zdrowie. Proszę. Dokładnie. Tak, jedzie 70. To nie jeden chodzi tak. Ja nie jeden w ogóle nie chodzi. Tak jest. Oj, to tak, tu zrobiliśmy, o, tu jest. Na plecy położyć się i sobie połóż tutaj. Aha. Tu się połóż. No, okej, się tak, weź ten to. I tu sobie przełóż. Okej. Okay. Do góry, hop. I ciągniesz ładnie to. O, widzisz to. Iść. No. O tak, tutaj no. Tu zrobiliśmy takie coś, żeby to do góry. O, weź połóż. Weź tam. Nie. Na nogi, odwrotnie, Janek, to jest na nogi. Odwrotnie. Aha. Połóż. Na tym się połóż. Nie, na tym połóż. Na tym się połóż. No, brzuchem. Brzuchem? Tak. Połóż się. A to ja myślałem, że to jest to na nogi. No, puszczaj się. Nogi do góry. No, o, dobra. O, ściągniesz to. O, widzisz. To jest szeroko ręce. Widzisz, tak. Tak. Petarda. Możesz to zrobić, a teraz możesz odwrotnie plecami się obróć. Plecami. Aha. Plecami się obróć. I na nogi. Nogi. Właśnie. Tak. Uniwersalne. O. Jedziesz sobie. Musisz to wyżej, o. I chwycić, okej. O, widzisz, sobie jedziesz, nogami sobie jedziesz. To jest uniwersalne coś. O, tu jest, proszę. O, jeźdź. Można takie cuda robić? Można zrobić, tak. Szeroko ręce, pompki, różne cudeńka będą robić na tym. No i co, no. Katownica, sztangi, martwy ciąg. Super. Multum Handli. Proszę, takie nowości. Jeszcze są. Łamana. Dziesiątki, 25 metalowe. O dziwo się utrzymały. Ile łamana ma? Ta? Ile łamana waży? 36 kilo. 36 kilo. No. Jest, ciągnie to, ciągnie. Ale powiem ci, mocny, bardzo mocny jest. Pięknie. Nogi. Super chłopaki. A tutaj jest sztanga łamana, chodź. Jeszcze masz tą łamaną. Ona ma 52 kilo. Cicho. O, nie, przewoli. Gdzie ona jest? To jest taka ulubiona sztanga nasza. Tam masz, gdzieś tam zostawię, tam. 52 kilo. O, tu jest, tu chodź. O. I zrób tego jeszcze 10. Powiem ci, że jesteś the best. To jest 52 kilo. Daj mi chwileczkę. Ona już ciężka jest. Okej, daj mi chwileczkę. Dobra. Powiedzieć ci coś? Wiesz, kto kiedyś tu odwiedził nasz? Co? Wiesz, kto kiedyś nas tu odwiedził? Kto? Mistrz świata na rynku. Betonowy Tomek. Wiem! Ja wiem, który. Wiem, bo on był ten. On z Siczem pojechał gdzieś tam, nie? No, ja tak. Tu odwiedził. Tak. Wiem tego filmu jego. No. To jest 52 kilo. Okej. Od razu mówię, to jest już... Dla twardzieli, albo wypoczętych. Nie, 5 razy to będzie to... Nie, on jest silny, to zrobi 10. Może nie, może nie, po tym treningu nie. 6 razy jak zrobi, 5 zejść, to jest dobry. No ale masz moc. Jeszcze chwileczkę. Ale jaka żyła od razu na bicepsie, Janek. Tak, poszło i te żyły. Słuchaj, i zobacz, siłownia prymitywna. A idą cię. Nie, to nie jest prymitywna, to jest właśnie cudowne. To jest bliskie natury, wiesz. To był facet, mówi, gadali mi, siłownia, a ja tu atlasu nie widzę i poszedł. Debil. Ale taka jest najlepsza. Debil, naprawdę debil. No, ora. 8. 9. Fantastycznie. I to jest nasz domek. Jak jest deszcz, siedzimy i czekamy na to, żeby te łodzinki. Na rybę nas przychodzi. Bardzo dobrze. Jak chłopaki, siłownia? Chodźcie. Chcecie być na YouTubie? Oczywiście. No, proszę, mówcie. Młodzież. Ile macie lat? 16, 15? 14. Proszę was. Jan. Michał. Johnny G. Siema. Na YouTubie. Słucham? Na YouTubie Johnny G, jakbyście chcieli zasubskrybować. Dobrze.
Nie mówcie, chłopaki, tu długo tu przychodzicie? Już? No, od roku. Od roku? Tak. Ale widzę, postury są, plecy rosną. Ja na 14 lat to duży są, tak. Pokaż sprzęgło. No, patrz, jak petardy rosną, chłopakom. 14 lat. Napnij. No. Dobrze. Nie ma lipy, chłopaki zaczynają. Oprócz tego boks jakiś albo coś? Nie. Ale chcecie? Siłówka. Jakie plany? Jak na razie nie. Chcecie, to wam dam telefon do kolegi mistrza Polski w Muay Thai. Są duzi. Co? Nie, tam chcieli oczywiście, nie? Dziękujemy. A jaka zajawka, na jaki sport? No prędzej taki, no trójbój siłowy. No. Trójbój siłowy? No tak. Okej, jasne. Dobre. No tu mamy, o, sztangi na martwy ciąg. No. Tutaj także te... Przychodzą, ćwiczą. Co, no nie. Także chłopaki jak najbardziej, nie? I masz teraz, jest tak, 14, no. 30, 40, 70. Zapraszajcie tak samo kolegów, nie? Dobrze. I niech mają coś pozytywnego od życia, nie? Okay. Dzięki bardzo. Piona. Piona. No. To tyle, widzowie. Pozdrawiam serdecznie. Kolega pozdrowi. Kolega pozdrawia. Tutaj, właściciel. Pozdrawiam. No nie właśnie. To jest twoje. Tyle lat tutaj chodzi, że to jest twoje. Mamy opiekun. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, widzowie. I zapraszamy. Pamiętajcie, Gliwice, siłownia w lesie na Kopernika. Siłownia leśna Kopernika. Zapraszamy. Na razie. Piona. He, he.